Witam na mojej makiecie. Chciałbym Ci opowiedzieć trochę spraw technicznych odnośnie różnicy między taborem europejskim a amerykańskim. Na początku zaczniemy może od wózków. To jest zwykły wózek europejski od wagonów pasażerskich PKP Intercity ze sztywną ramą wózka ostoi. Tu się znajduje czop skrętny, amortyzacja, czopownice, maźnice kół tocznych w zasadzie mówiąc. Tak. Tak wygląda wózek europejski. Proszę popatrzeć, jaka jest duża średnica kół tocznych. W stosunku do wózków amerykańskich. To jest wózek amerykański z wagonów pullmanowskich. Pullmany z pullmanów. Od razu widzimy, jakie jest mocowanie na sprzęg Jamesa. Tak samo czop skrętny, belka skrętna. I oczywiście osadzone zestawy kołowe. Proszę popatrzeć, jak wygląda cały wózek. O. I proszę zobaczyć, jakie są bardzo małe koła w Stanach Zjednoczonych w stosunku do kół w Europie. Tak jak tutaj mamy na załączonym filmiku. Dobrze, to odnośnie wózków różnica. Jeszcze tutaj chciałbym pokazać, jak wygląda wózek amerykański Diamonda w stosunku do wózków europejskiego w wagonach PKP Pico. A dzisiaj dowiedziałem się, dlaczego właśnie w Stanach tego typu wózki są w ogóle stosowane, ponieważ ten wózek ma bardzo dużą elastyczność na nierównościach torowych i świetnie się spisuje podczas jazdy, zwłaszcza wagonów towarowych, dlatego głównie w wagonach towarowych są stosowane wózki Diamonda ze względu na ich elastyczność. Tutaj mieści się reserowanie, baźnice kół. I cały wózek jest otwarty w stosunku do wózka zabudowanego, który jest stosowany na kolejach europejskich. Dobrze. Tutaj dla porównania mamy węglarkę amerykańską. Wcześniej wspomnianymi wózkami Diamonda. Która była oczywiście wcześniej prezentowana na moim kanale, ale mi chodzi tylko o porównanie. Tutaj mamy węglarkę PKP Pico. I proszę zobaczyć, jakie już wózki mają inne resorowanie. Są resory. Amortyzacja jest resorowana. Resorowana jest amortyzacja. Tu widać tutaj. Są resory. Tak. Koła. Wózek jest cały zabudowany. Średnica kół jest znacznie większa w Europie niż w Stanach Zjednoczonych, niż na kolei amerykańskiej. Tak. A tutaj mamy rysorowanie
wózku Diamonda poprzez sprężynowanie, czyli sprężyny, które czują drgania góra-dół oraz na boki. A w przypadku kolei europejskiej mamy zestaw rysorów piórowych. Może już odłożę sobie tutaj te węglarki, żeby nie stawiać tak na tory niepotrzebnie. I przyjrzymy się teraz pullmanowi. To jest tradycyjny pullmanowski wagon konstrukcji europejskiej, w tym przypadku PKP Intercity, który posiada oczywiście zderzaki, ponieważ w Europie są stosowane zderzaki do sprzęgów śrubowych. Tak, tutaj. O. Wiadomo, wózek jest zabudowany na sztywnej ramie. Koła są znacznie większe, średnica kół, niż w kolejach amerykańskich, choćby tutaj pokazane na tym wagonie pullmanowskim. I tutaj przykład zielonego wagonu marki z przedsiębiorstwa Southern, numer boczny 1502, który właśnie pokazuje iście typową amerykańską konstrukcję. To może zaczniemy od podwozia. Podwozie wagonu, sprężarki powietrza, przewody hamulcowe. W wagonach amerykańskich jest bardzo powszechne, są bardzo powszechne te schodki, ponieważ w danych czasach nie było takich peronów tak jak dzisiaj i pasażerowie schodzili z poziomu gruntu poprzez taki dodatkowy stopień, który był podkładany przez konduktora bądź kierownika pociągu, który umożliwiał wejście pasażerom do wagonu. Tutaj mamy tradycyjne wózki amerykańskiego typu. Tak. Sprężynowanie oraz maźnice kół tocznych. Tak wyglądają te wózki. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych te pullmany, mówimy o tych takich najdawniejszych pullmanach, są nitowane. Zresztą to widać tutaj na tym modelu. Niż współczesne konstrukcje, które są spawane. Oczywiście w Stanach też już są spawane współczesne wagony pasażerskie, ale najdawniejsze wagony były właśnie nitowane, ponieważ Ameryce kochają nitowanie. To tyle chciałbym dodać odnośnie konstrukcji wózków, całego taboru różnicy między wagonami europejskimi a amerykańskimi. Tylko chciałbym dodać, że w Europie mamy troszeczkę inną skrajnię niż w Stanach Zjednoczonych. To się różni tylko o parę centymetrów, nie powiem dokładnie ile, ale praktycznie w Ameryce jest troszeczkę większa skrajnia taboru i jest większy nacisk osi na szyny toczne. W Stanach Zjednoczonych jest to około 30 ton na oś, a w Europie jest to około 22,5 tony. To tyle chciałbym dodać odnośnie takich spraw technicznych. Dziękuję bardzo.